tvpodkarpacie.pl. W meczu 49. kolejki polskiej hokej ligi drużyna Ciarko PBS Bank Kachasanok podejmowała na własnym lodowisku HC GKS Katowice. Zapraszamy do obejrzenia skrótów tego spotkania. Thank you.
założyć hokejowy z wody Roberta. I pierwsza myśl. Víš, to bylo důležité na psychiku, aby se celé mužstvo, aby se vyrovnali s tím, že máme proti sobě takovou družinu, jako byla Katovice, takže spíš to byla taková ta psychická, ale tři body jsou doma a to je důležité. Tomu nerozumím, jako po co také meče se grajou vůbec. Katovice přijechali s 12 závodníky a myslím, že to nemá sens vůbec. Spotkanie było dosyć łatwe, no Katowice nie postawiły wysoko poprzeczki, także grało się powiedzmy łatwo, zwiewnie i przyjemnie, także nie było żadnego problemu. Można ten mecz nazwać spotkaniem. Lepszą grą treningową. Z tą drugą tercją jestem w ogóle nie był spokojny, a to po prostu było to, żeśmy wedli 5-0 a ta psychika, nebo taková to soustředění odpadlo a tím pádem jsme pustili Katovice aspoň k něčemu, ale potom jsme se vrátili k tomu, co jsme hráli prvních 20 minut a pak to bylo už důležité a správné. Vygrýváte 5-0 po 5-3, těžko se člověk přigotuje na další terci. Nastavenie jest odpowiednie, no chcemy te mecze... Good game today, good job buddy, good job. Chcemy te mecze wygrać, wiadomo, no przygotowujemy się do playoffu. Im lepsza forma w tych meczach, tym lepsze przełożenie będzie na playoffy, także na pewno chcemy te mecze wygrać, wszystkie do końca. Tak nasz cel jest uhrać to drugie miejsce, tu drugą pozycję, a jeśli wygrajemy w Jastrzębie, my tam jedziemy wygrać oba dwa mecze. Gdyż chcemy pomyśleć na te najwyższe cele, tak musimy wygrać jak doma, tak i venku. Jestli to je Jastřembie, jestli jsou to Tychy, to je úplně jedno. My tam jedeme vyhrát. TV Podkarpacie.pl